Tomasz Jakubiak wziął ślub. Z obecną żoną zdradził byłą partnerkę. Tomasz Jakubiak, znany widzom z Masterchefa i Masterchefa Junior, wziął ślub. Na bali towarzyszyła mu m.in. Dorota Szelongowska. Kucharz przyznał, że dla obecnej żony zdradził swoją byłą partnerkę. Tomasz Jakubiak to popularny polski kucharz i autor książek kucharskich, któremu rozpoznawalność przyniosły takie programy jak Jakubiak rozgrywa Polskę i Masterchef Junior. Od 2023 roku możemy oglądać go także w dorosłej wersji Masterchefa. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Tomek podzielił się radosną nowiną. Na malowniczej wyspie Bali wziął ślub z wieloletnią partnerką Anastazją Mierosławską. Co ciekawe, historia ich związku jest dość kontrowersyjna. Tomasz Jakubiak wziął ślub. Gwiazdor Masterchefa poślubił Anastazję Mierosławską. Na profilu Tomasza Jakubiaka na Instagramie pojawiły się zdjęcia z bajkowego ślubu, który odbył się na Bali. Gwiazdorowi Masterchefa i jego ukochanej towarzyszyły m.in. Dorota Szelongowska i Daria Ładocha, która była świadkową kucharza. Stało się. Państwo Jakubiak, napisał szczęśliwy Tomek w opisie zdjęcia, na którym pozuje ze świeżo upieczoną małżonką. Ceremonia miała być kameralna, parze młodej towarzyszyła jedynie najbliższa rodzina i przyjaciele. Przypomnijmy, że uczucie łączące Jakubiaka i Mierosławską narodziło się w niecodziennych okolicznościach. Gwiazdor Masterchefa w rozmowie z portalem O.me wyznał, że z obecną żoną zdradził swoją byłą partnerkę. Tomasz Jakubiak wziął ślub. Z ukochaną Anastazją zdradził byłą partnerkę. Z mamą mojego dziecka, Anastazją, poznaliśmy się bardzo dawno temu i ponownie spotkaliśmy bodajże w październiku 2019 roku. Popełniłem wtedy straszną rzecz, bo zdradziłem swoją poprzednią partnerkę. Po upojnej nocy okazało się, że Anastazja jest w ciąży, opowiadał Jakubiak w wywiadzie. Okazało się jednak, że ich związek świetnie się rozwinął. Tomasz, choć nie jest dumny ze swojego czynu, podkreślił, że dobrze się stało. Oczywiście wstyd mi za to, co zrobiłem, ale koniec końców jest mega. Jesteśmy cudowną parą, mającą cudownego syna. Widocznie tak miało być, podsumował. Jakubiak podkreślił, że jest po prostu szczery i nie należy do ludzi, którzy mówią, że żyją w celibacie, nie piją, nie palą, a gdy światło zgaśnie i nikt nie patrzy, zaczynają rozrabiać. Młodej parze pozostaje życzyć szczęścia i nowej drodze życia.